Na placu przy sieradzkim ZUS-ie zorganizowano już po raz drugi zlot sieradzkich fur. Właściciele zabytkowych pojazdów zjechali się z całego powiatu. Chcieliśmy zebrać miłośników i posiadaczy starych aut i pokazać, że mimo swojego wieku nadal mogą zachwycać i fajnie jeździć. Jest po prostu czysta frajda z jazdy, zero problemów. Rzadko coś się psuje nawet. Pojazdy, które można było podziwiać, to w większości perełki z czasów PRL-u. No z tego co zauważyłem, no to sporo malchów przyjechało, Łada 1500, Trabant 1.1, czy już ten nowszy. Z motocykli no, na pewno są dwa Simpsony, jeszcze teraz przyjechało coś z koszem. Prawdopodobnie Ural, ale pewności nie mam. Golfy, Polonezy, z ciekawostek Pontiac Fiero, Syrena 105. Kilka Mercedesów, więc jest fajnie. Miłośnicy i posiadacze starych aut mieli okazję do spotkania, wymiany doświadczeń i pochwalenia się swoimi wozami. Tym jak się jedzie po mieście, to się ludzie oglądają lepiej jak za jakimś nowym Mercedesem. No i to jest ta frajda, nie? Tu można wszystko naprawić, wszystko jest bardzo proste w tym samochodzie. Części do tego na razie jest jeszcze bardzo dużo dostępnych. Bycie właścicielem zabytkowego pojazdu niewątpliwie wiąże się z umiejętnością utrzymania jego dobrego stanu, a niekiedy także z całkowitym remontem czy renowacją. Własną jakąś taką pracą odtworzyłem, tak jak widać. Pracy trzeba włożyć swoje już, no albo specjalistów, ale ja akurat no, sam wykonałem. Zlot sieradzkie fury spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi wrażeniami uczestników, jak i oglądających. Generalnie pomysł fajny, no co, ludzie się spotkają, popatrzymy, co kto ma fajnego. Tych samochodów już nie ma na drogach. Fajna sprawa, no czekam na więcej takich. Są szanse, że impreza stanie się cykliczna, a kolejnego zlotu możemy spodziewać się jeszcze w tym roku.